Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym są już dziś w Polsce o 20% wyższe niż w Niemczech, co zawdzięczamy przede wszystkim dwóm czynnikom, a mianowicie cenom uprawnień do emisji dwutlenku węgla i cenom samego węgla. Dzisiaj polskie kopalnie sprzedają polskim elektrowniom węgiel po około 700 zł za tonę. Ale gdybyśmy przeliczyli to na kaloryczność węgla, jaki jest w obrocie międzynarodowym, to wyszłyby nam 800 zł za tonę. Podczas gdy węgiel o takiej samej kaloryczności, importowany z innych kontynentów, nawet kosztuje 500 zł. Korzystają z niego np. niemieckie elektrownie, dużo taniej produkując w związku z tym prąd niż my. Efekt jest taki, że Polska z eksportera energii elektrycznej stała się dziś importerem. Kupujemy coraz więcej prądu, choćby właśnie z Niemiec, w związku z czym spalamy coraz mniej. Tego naszego krajowego, drogiego węgla. I to widać już dzisiaj w stanach magazynowych węgla w Polsce. Zwały węgla i przy kopalniach, i przy elektrowniach rosną nam bardzo szybko i w dodatku ponownie wypełniamy centralny magazyn węgla w Wielkopolsce, gdzie dziś widać już ogromny przyrost niesprzedanego, niezagospodarowanego węgla. I co ciekawe, zimą. Wciąż może i mimo wszystko brakować tego węgla opałowego dla gospodarstw domowych, ponieważ większość gospodarstw korzysta z takich pieców starej generacji, gdzie potrzebne są węgle w dużych bryłach, mówiąc krótko, a takiego węgla z kolei w Polsce za wiele nie ma. I to jest towar, którym właściwie dzisiaj na świecie się za bardzo nie handluje, bo nikt dziś już na taką skalę na świecie jak Polska nie ogrzewa swoich domów. węgla.